458. Projekt Komisji Spraw Społecznych. Prosimy bardzo Panią Przewodniczącą Komisji o wypróbowanie. Proszę Państwa, Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa zwrócił się do naszej Rady o wydanie opinii w sprawie przedłużenia umowy najmu z dotychczasowym najemcom przez lokal socjalny, bowiem z uwagi na ochronę danych osobowych, że to jest lokal, który przymieści się przy ulicy Łąkowej i najemcami są dwie osoby, matka z synem. Opinia, proszę Państwa, po wielu wyjaśnieniach, rozmowach, ja tam byłam na wizji, znaczy pismo dostałam w piątek, na wizji byłam w poniedziałek, rozmawiałam z sąsiadami, rozmawiałam z dzielnicowym, również z zarządem budynków komunalnych i opinia jest negatywna z uwagi na to, że przede wszystkim tam odbywają się wibracje alkoholowe, mieszkanie jest zaniedbane, sąsiedzi bardzo narzekają, co prawda nie pisali do dzielnicy, ale było bardzo dużo interwencji. Ostatnia 20 czerwca jest odłączony prąd z uwagi na niezapłacone rachunki. Ten pan się nielegalnie podłączył do prądu, także w tej chwili tam licznik ZBH zaplombował. Mieszkańcy są pełni obaw, ponieważ posiada buflę gazową, a wiadomo, czym to też grozi. A poza tym ten najemcą jest jeszcze jedna osoba, to znaczy tam mieszka matka z synem i ta pani od momentu, od ubiegłego do roku właściwie, bo w czerwcu 2011 roku mieliśmy tam prowadzić, więc ona praktycznie nie przeżywa nawet jednego dnia, mieszka u swojej córki. Dlatego też jest propozycja, żeby ta opinia była negatywna, zwłaszcza, że lokatorzy tam pozostałych mieszkań również proszą Radę, żeby nie przedłużać umowy najmu tym państwom. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan radny Paweł Bielan, pan Kaszlik. Uwagę do uzasadnienia czytelnika od dołu zamieszka, ponieważ chyba zamieszkał. Tak samo to chciałem dostać Nie zamieszkał. Jeszcze mogę tylko, proszę Państwa, dodać, że bardzo istotne jest to, żeby jeśli dokonujemy wizji, żeby jednak prosić o pokazanie, bo ja na przykład się nie wiedziała, że prąd włączył, to musiałam, żeby włączył, żeby zobaczyć łazienkę, bo mogliśmy obejrzeć mieszkanie, prawda? Poza tym zawsze sprawę czynszu też powinniśmy sprawdzić, jeśli ktoś mówi, że nie ma, nie pokazuje książeczek wpłat, bo może też przyrobić, prawda, przelewy przez internet. Niemniej jednak, na przykład zdarzyło się, że drugi lokal jest bardzo zadłużony, prawda, a to jest też warunkiem przedłużenia umowy jest dokonywanie bieżących płatności. Dziękuję bardzo panu radny Kaszlik. To sama uwaga. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Ja mogę dodać jeszcze jedną rzecz, że tutaj pani przewodnicząca komisji Ania Wandów miała dwie takie sprawy do rozpatrzenia. Jedna się okazała z miejscu Cieszyńskiego, że to nie jest z naszej dzielnicy, ale no pani radna wykonała bardzo sumienną pracę. Tutaj informacje na ten temat pozwoliliśmy sobie przesłać do dzielnicy 14. Sugeruję, że tak powiem, 14, aby pomimo zadłużenia na ten lokal, żeby przyznali jakby przedłużenie tego najmu, no bo to są osoby, mają problemy finansowe, ale akurat tam nie ma żadnych problemów z alkoholem, czy z jakimś, nie wiem, innego rodzaju. Poza tym jeszcze jest taka sytuacja, że jeżeli nie ma przedłużenia umowy najmu lokalu, to lokatorzy płacą stawkę czynszową 135%. Dokładnie. To jest bardzo duże obciążenie. Natomiast to te sprawy wszystkie przedłużenia umowy są po prostu takie pilne, ponieważ nie obciążają wtedy lokatorów, a oni mogą się przy niskich dochodach bardziej wywiązać z tych swoich zobowiązań. Jeszcze raz dziękuję w imieniu mieszkańców i rady i przystąpię do głosowania. Kto jest za uchwaleniem druku 458? Proszę o podniesienie ręki.
Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Uchwała została podjęta.